Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy program Jedź Bezpiecznie. Zaczniemy od listu od pani, która ogląda nasz program i napisała do nas o swoich rozterkach związanych z wyjazdem z centrum handlowego w Modlniczce. Otóż pani jest przekonana, że pojechała dobrze. A chodzi o to, pani jechała i skręcała w lewo, a naprzeciwko jechał pan, który skręcał w prawo i otrąbił ją, ale ona twierdzi, że pojechała dobrze, ponieważ miała zielone światło. No i co jej odpowiedzieć? No niestety musimy zmartwić naszą respondentkę. Myli się tutaj w zakresie stosowania przepisów. No ale sytuacja może dotyczyć większej ilości osób, bo my staliśmy się trochę wtórnymi analfabetami. Przyzwyczailiśmy się, że mamy zielone, to jedziemy. Jesteśmy teraz w sytuacji, w jakiej była nasza respondentka. Jak widzimy, sygnalizator ogólny, a nie kierunkowy. I skręt w lewo. Podporządkowany w jakimś stopniu skrętowi w prawo, prawda? To skręcający w prawo mają pierwszeństwo, a nie skręcający w lewo. I najprościej na lewy pas. Myślę, że ci skręcający w prawo nie będą tacy, żeby wjechać na pas lewy. No byliby w prawie, ale byliby niezgodni z partnerstwem. Sprzeciwka natomiast innego centrum handlowego wyjeżdżał ten inny kierowca, który miał pretensje, jak się okazuje, absolutnie słuszne. Potem, zdaje się, niezbyt ładnie się zachowywał, zajeżdżał drogę, próbował wyegzekwować jakby to pierwszeństwo, ale on rzeczywiście to pierwszeństwo miał. Więc, szanowni państwo, tak przyzwyczailiśmy się czasem, że zielone to jedziemy, czerwone stoimy i o niczym innym nie pamiętamy. Jeżeli nie ma sygnalizatorów kierunkowych, a tam nie ma, tam jest sygnalizator S1, czyli ogólny, dla wszystkich kierunków, no to jak otwiera ruch dla wszystkich kierunków, to musimy mieć świadomość, że jeżeli skręcamy, to nie mamy jeszcze pierwszeństwa. To możemy wjechać do środka skrzyżowania, ale musimy przepuścić jadących w przeciwnego kierunku na wprost, bądź skręcających w prawo. I teraz jesteśmy w pozycji, z której wyjeżdżał ten pan, jakby przeciwnik pani Magdaleny. No i zobaczymy, jak to z jego pozycji wygląda. No cóż, no mógłby teoretycznie wjechać na tą otwartą zatokę autobusową, ale przecież nie ma takiego obowiązku, bo może tam stać autobus, potem i tak musi zmienić pas, także nie jest to przesądzające. Akurat wypadło, że skręcali obydwoje na zielonym świetle, bo gdyby skręcił na zielonej strzałce, problemu by nie było. Popatrzcie państwo, no można tak wjechać, jak nie ma tutaj autobusu, ale można też wjechać na pas sąsiedni. Więc myślę, że w przypadku sygnalizatorów ogólnych, z jakimi tutaj mamy do czynienia, ci skręcający w prawo skręcają na prawy pas, a ci skręcający w lewo skręcają na lewy pas. Nie ma dużo pojazdów i tak należy przyjąć. Niepotrzebnie pani założyła, że pan skręci na pas włączania, a ona ma prawo skończyć na dowolnym pasie. Nie, to ten pan decydował, kto pojedzie pierwszy i na którym pas wjedzie, bo on skręca w prawo, a ona w lewo. Pani chciała zająć od razu pas prawy, bo mówi, że stosuje przepisy, jeździ dużo i dąży do prawej krawędzi. Słusznie. Mamy dążyć do prawej krawędzi, ale akurat nie w tym momencie. No bo jak wjedziemy na prawy pas, to nie ma gdzie skręcić ten pojazd skręcający w prawo. To dla niego bardziej jest ten pas prawy, a dla nas pas lewy. Przy czym i tak inicjatywa należy do tego kierowcy jadącego z przeciwnego kierunku, bo on skręca w prawo, a skręcający w prawo mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Czyli jesteśmy na piętrze przepisów ogólnych. Skoro obaj mamy zielone światło, to schodzimy teraz na przepisy ogólne, które mówią, że skręcający w lewo ustępują pierwszeństwo jadącym z przeciwnego kierunku na wprost, bądź skręcającym w prawo. Proszę wjeżdżać na lewy pas. Myślę, że tamten pan nie wymyśliłby tego, żeby pojechać na lewy, żeby pani przeszkadzać. Ale też proszę nie przeszkadzać temu panu skręcić na prawo, czyli powinno być bezkolizyjnie. Pani na lewy, tamten pan na prawy i wszystko dalej potoczy się bez problemów. I powoli do lewo skrętu, prawda? Ci z przeciwka na wprost najpierw, a potem my, patrząc, żeby tych skręcających w prawo wypuścić, czy też oni sami się wypuszczą na prawy pas, a my na lewy i wtedy nie ma żadnej kolizji. Mówimy o tym dlatego, że trochę znieczuliliśmy się poprzez nowe rozwiązania, które stosujemy w ruchu drogowym, poprzez sygnalizatory kierunkowe, poprzez tą taką łatwość, że właściwie no zielone to mogę jechać, czerwone to stoję i tyle.
że staliśmy się trochę wtórnymi analfabetami, że zapomnieliśmy o przepisach ogólnych, że zapomnieliśmy o wielu innych przepisach, które często nie są potrzebne do stosowania, no bo jeżeli mamy sygnalizator kierunkowy, no to po prostu jedziemy bezkolizyjnie w naszej fazie światła zielonego przejeżdżamy. No ale jeszcze nie wszędzie są kierunkowe. W przypadku sygnalizatora ogólnego i wykonywania manewru skrętu, a nie przejazdu na wprost, musimy jeszcze pomyśleć. I o to apelujemy. Dlatego ten temat niby błahy, ale jednak wydaje się istotny, poruszamy w naszym programie. A teraz pojedziemy na wprost z tego kierunku, co jechał ten pan, z którym weszła nasza respondentka w konflikt. Dobrze, że on nie jechał prosto, bo gdyby w tej sytuacji doszło do tego konfliktu i nasza respondentka uzurpowałaby sobie prawo pierwszeństwa, no to mogło dojść do wypadku. Skręcający w lewo ustępują pierwszeństwa jadący z przeciwnego kierunku na wprost lub skręcającym w prawo. Przypomnijmy to raz jeszcze. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Meissnera, Łąkowej i Ślicznej, a jesteśmy tutaj dlatego, że napisał do nas pan Mariusz, który jest oburzony zachowaniem kierowców w tym miejscu i pisze, że kierowcy w ogóle nie stosują się tutaj do oznakowania. Zaobserwowaliśmy, że jest to prawda. Niestety tak. Święte słowa naszego respondenta. Zmieniona tu została organizacja ruchu. Nie wiemy, czy to organizacja docelowa, czy też będzie tutaj inaczej. No, jest to na razie taki trochę plac budowy, no ale przecież również w tych czasach, kiedy coś robimy, kiedy jest jakaś inwestycja, ruch musi być zorganizowany. Organizator ruchu w związku z tym nakazał skręt w prawo bądź w lewo z ulicy Ślicznej albo w kierunku nowej ulicy Lema, albo w kierunku Ronda Młyńskiego. Tylko tak można wyjechać z ulicy Ślicznej. Kierowcy jadą również na wprost, bo dawniej tak było można. I kolejny samochód, który mimo nakazu skrętu w prawo lub w lewo pojechał prosto. Pojechał prosto i już. My się ośmieszamy, nie stosując przepisów. To nie jest, jak uważamy w dobrym guście, że przecież ja jestem mądrzejszy. To jest po prostu wstyd. Zrozumcie, szanowni kierowcy, to jest żenada, jeżeli tak się zachowujemy. I kolejny. Śmiać się czy płakać? Chyba jednak płakać. Od strony ulicy Lema na Meissnera, na lewym pasie i na prawym jest możliwość jazdy na wprost. Na prawym jeszcze również możliwość skrętu w prawo. Kierowcy skręcają w lewo w ulicę Śliczną, bo tak się przyzwyczaili. Czyli jakby poprawiają organizatora ruchu. Na tej dość szerokiej przecince, która jest za naszymi plecami, jest dość niebezpiecznie w związku z tym. Wszystkie kierunki ruchu stykają się. Jedni jeżdżą poprawnie, drudzy nie. Wszyscy się generalnie pchają na siebie poprzez właśnie to, że są kierowcy, którzy nie stosują przepisów, a jest ich niemało. No i jest to po prostu niebezpieczne. Protestujemy przeciwko takim zachowaniom. I kolejni amatorzy jazdy po swojemu. Nam organizator ruchu nie będzie mówił, jak mamy jeździć. My wiemy lepiej. No tyle, że jest to tutaj niebezpieczne, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo, co tutaj się dzieje. Ta przecinka jest szeroka. W związku z tym te relacje dopuszczone mieszają się z tymi niedopuszczonymi. No i robi się naprawdę bałagan. Jedni skręcają od środka, drudzy od lewego krawężnika, trzeci jeszcze inaczej. BMW oczywiście nielegalnie. Popatrzcie Państwo, co tutaj się dzieje. Organizator ruchu nie będzie mówił mu, jak ma jechać. I temu taksówkarzowi też organizator ruchu nie będzie mówił, jak ma jechać, bo on zawsze tutaj jeździł inaczej i będzie jeździł inaczej. Widząc, że jestem na pasie, na którym strzałka pokazuje jedź na wprost, nie skręciłbym w lewo. Naprawdę. No, nie przyszłoby mi to do głowy. Pojechałbym prosto i skręcił w lewo, czy zawrócił dalej. Ale może ci kierowcy myślą, że skoro tutaj jest taki plac budowy, to pojadą, nikt nie zauważy, jest taka sytuacja no nie do końca jasna. No być może tak myślą, ale jak widać niektórzy to zauważają i drażni ich to, no bo dlaczego inni mogą nadłożyć drogi, postąpić zgodnie z tym, co organizator ruchu zarządził, a inni nie, lekceważą to, no i co o nich sądzić? Cwaniacy, kombinatorzy, nieuważni. Jeszcze dają zły przykład dzieciom, bo tutaj pan Mariusz pisze, że większość wozi dzieci do szkoły. Tutaj gdzieś w okolicy musi być szkoła i to jest zły przykład dla dzieci. Bardzo zły przykład dla dzieci. Dzieci są bardzo chłonne, obserwują nas. No, powinny zapytać się, tatusiu, dlaczego pojechałeś prosto? Przecież tam były strzałki na prawo i na lewo. To nawet dziecko wie, że można tylko w prawo bądź tylko w lewo pojechać. Zły przykład, przykład lekceważenia. Jakie my społeczeństwo wychowamy w związku z tym? Sami się nie potrafimy dostosować i jeszcze dzieciom tak pokazujemy takie wzorce smutne.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.